Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest bonusowy tak jakby odcinek Sonic Forces, więc wpierw chciałem wam pokazać title screen, co się dzieje jak przejdziemy grę. Robi się taki spokojny z The Light of Hope, jako no instrumental The Light of Hope w tle leci i jest taki spokojny. W sumie trochę jestem smutny z tego, że nie da się przywrócić starego i żeby leciało Team of Resistance jednak, bo według mnie jest lepszy, ale jest ty. A więc oczywiście będziemy tutaj przez, nie wiem, jakieś pół godziny podziwiać tak do screena, rzecz jasna. Będziemy robić Episode Shadow. Za co? Episode Shadow to prequel. Proponujemy rozegranie części podstawowego scenariusza, zanim zagrasz w Episode Shadow. I właśnie to rozrobimy. Okidoki, więc nowa gra. It was 1 month before the doctor took over the world. The first time I encountered him. Shadow, we've got a report from the intelligence division. They've located an unknown base of operations that seems to be totally outside the chain of command for Eggman's army. There's a large-scale troop presence. Suspiciously large for a place with no strategic value. I can't imagine the doctor would do something like that without reason. No kidding. And there's a rumor going around that old rotten Eggman has been developing some kind of new weapon. So... Yeah. Looks like this won't be your garden variety recon mission. Do it to it, Shadow. Omega went on ahead of you. So you can link up with him on site. I'm more than enough on my own. I'll handle things my way. Omega said the same thing. You two go together like chili and hot dogs. Cut the chatter. I'm on my way. I w ogóle jest tutaj nawiązania, większość nawiązań jest to do Shadow the Hedgehog i po prostu już sam muzyka świata to jest wybór poziomów w Shadole, w oryginalnym Shadow the Hedgehog z 2005 roku i to jest... I po prostu jak to usłyszałem, to mnie... Jak wiecie, no wiecie, Shadow the Hedgehog to jest moja ulubiona gra. Kiedykolwiek, po prostu Ale i tak lepsze jest Terytorium Wroga. Więc przede wszystkim taka ciekawostka, że to... Epizod Shadow z jakiegoś powodu, chyba to inny team tłumaczył i wszystkie poziomy tutaj są przetłumaczone, ale z jakiegoś powodu City nie jest przetłumaczone. I... No, jak możecie się domyślić, co się dzieje? To jest prequel do całych wydarzeń z Sonic Forces i tu się wszystkiego dowiemy, czego się nie dowiedzieliśmy z normalnej fabuły. I będziemy tu grać Shadowem! I ogólnie też muszę też, zanim jeszcze zrobimy poziom, bo wtedy nie będę mógł gadać, prawie że. Że w tej grze Kirk nie jest aż taki zły. Znaczy, nadal to nie jest dobry, nadal nie jest nawet okej, ale nie jest już tak, że nie mogę go słuchać praktycznie. Bo nie mogłem go słuchać, jak robił "You get this, Sonic!" czy coś w tym stylu, ale teraz to jest takie... Teraz go mogę słuchać. I przy okazji mi uszy nie krwawią. Ale no. Let's do it! Tutaj akurat pasujące jest. I uwaga! Westopolis! Remix Westopolis tu jest i to jest po prostu dla mnie takie piękne. Jezu, jak ja po prostu kocham, że użyli Westopolis tutaj, a nie normalnego Radical Highway. Znaczy i tak to jest i połączenie Westopolis i Radical Highway, ale wciąż to jest po prostu, jak mnie to kręci po prostu, że to nie jest normalnie, co robią z jedynymi nawiązaniami do Shadowa, to zwykle jest SA2, czyli no, Radical Highway najczęściej i tyle.
A tutaj po prostu Westopolis, tak znikąd. I o, jak to usłyszałem, bo ogólnie pierwszy... zobaczyłem pierwszy tylko poziom w Episode Shadow na YouTubie, zanim zagrałem w grę. I... o Jezus Maria, jaki po prostu nie miałem hype, jak usłyszałem Westopolis, takie... nie mogli tego zrobić. Po prostu nie mogli. I takie zrobili to. I nie spodziewajcie się, że tutaj będę robił same S-rangi, bo... Episode Shadow to jest trudne do zrobienia na S-rangi. I jedyne, kiedy mi się uda... Wiedz, że miałem problem z ostatnim poziomem i po prostu już szlak mnie trafił, więc po prostu zrobiłem coś w głównej kampanii. Zyskałem bonus i tak tutaj przyszedłem i sobie zrobiłem tak, no... The world's most powerful robot is no more a challenge than crap meat. As I suspected, this power is without peer. It is the ultimate strength. Ah, and still more wonderful. A not so tall, dark, and brooding guest has arrived. I've been waiting for you. Tell me what you did to Omega. Weaklings like him are of no consequence. Come now, Shadow. A long-awaited reunion, and still you spout such nonsense. I don't know you. And the only thing of no consequence around here is that big mouth of yours. Oh, I suppose you would think so. I am infinite. You say you do not know me, and yet I remember you so very well. To you, it was simply another in a long list of Eggman bases you tore down without a second thought. Więc teraz, to było ogólnie tuż przed Forces, tak mniej więcej tuż przed Forces to było, Terytorium Wroga. Teraz cofnęliśmy się o parę miesięcy, teraz będziemy robić Eggman's Facility. I ogólnie też jest wiele usuniętych linii w Episode Shadow. Jedną z nich są też tak jakby te, no z tych napisów, co są na czarnym tle, też są głosy. No i też to przywrócę w edycji, więc proszę nie pytajcie się o mnie, dlaczego to jest u was, a u mnie nie i jak to włączyć. Nie ma żadnej specjalnej opcji. Ojej. Nie ma na to żadnej specjalnej opcji. Ja to po prostu wmontowuję z plików gry już po nagraniu. To jest po prostu wklejone podczas edycji. To nie jest w grze samej. Tylko chcę to zaznaczyć. Więc teraz Eggman's Facility i... White Jungle! Mój ulubiony poziom z SA2 i moja ulubiona muzyka z SA2. Po prostu... kurde... Jak mnie rozpieszczają mnie z tym Episode Shadow. Nie dość, że Episode Shadow, czyli moja ulubiona postać, jeszcze dodatkowo... to jeszcze dodatkowo... no. Kurde, no. To jeszcze dodatkowo muzyki moje ulubione, bo jeszcze ostatni remix to jest dopiero. Świetna rzecz. Ale o! Po prostu. W ogóle taka śmieszna rzecz. Shadow... Shadow ma animację ślizgania się po wodzie, ale Sonic nie ma, więc jakby się z Sonikiem tutaj się ślizgali na wodzie, to bym się po prostu zatrzymał w ostatniej animacji, jakie był. A tutaj tak nie ma, bo Shadow ma animację do ślizgania się. No tym razem B. No, niezbyt mi dobrze idzie. Hey, you!
You know you can hear me. You're captain of squad Jack, all right? Your squad was useless. Go clean up their mess already. Yeah, yeah, I got it. You. You destroyed my squad. I'll show you why they call me the ultimate mercenary. Take this! What? Worthless. Don't show your pathetic face around me ever again. I'm shaking. Me? Me? Afraid? Pathetic? Me? He's calling me weak? No, I am not weak. I'm not weak. I am not weak! That day, I gave up my own unsightly face. And I let go of the old me. The one that was so weak, so that I could become stronger. Then, at last, I obtained the power to make all yield to my will. I was reborn! I've only become what I am because of you. Yet you don't remember. But I suppose that's the way it goes. It simply means that the old me was too weak, too pathetic to remember. And now you've become nothing more than an insect, waiting to be crushed underfoot. Thanks to this limitless power I've obtained, I have become unstoppable. Take this! Dlaczego to nie była cutscenka normalna? Ale tak, ta cutscenka, którą widzieliście, tak ogólnie taka ciekawostka, była pierwszą cutscenką, jaką zrobiłem... Znaczy, ja zrobiłem, no zrobiła Asia, Joanna White Rose, ale ogólnie, no, też mniej więcej ja zrobiłem. To byłem głosem i Shadowa i Infinita w projekcie spolszczenia Sonic Forces, więc jeszcze was tam drugi raz zapraszam w tym let's playu. To jest bardzo dobry ten dubbing, według mnie. Eggman i Sonic po prostu mua. Więc zapraszam was tam jeszcze raz. Jest to oddzielny kompletnie film, ten właśnie z filmem z Episode Shadow, ale styl. Zapraszam was do obejrzenia i tego, i tego. Więc teraz wirtualna rzeczywistość, teraz jesteśmy w teraźniejszości, czyli miesiąc przed Forces, więc to nie jest aż takie tuż przed, ale no ale to jest, no... Można powiedzieć, że tak ogólnie rzecz biorąc, to jest tak, powiedzmy, że zaraz dosłownie Forces się tu stanie. Więc no... Virtual Reality. Green Hill Zone. I... Supporting me. Shadow. Shadow, do you read me? Where am I? That guy. What happened to Infinite? Huh? What are you mumbling about, Shadow? You okay? Anybody home? We're going to pick up Omega. No, pierwsze powtórzenie. Ten poziom jest trudny. What are you mumbling about, Shadow? You okay? Anybody home?
We're going to pick up Omega. He was destroyed 3 months ago, remember? Get it together! Okay, więc ogólnie Supporting Me Sonic Adventure 2 Team of Biolizard, który też jest moim jednym z moich ulubionych tracków w Forces Sonic Adventure 2. Ten remix jest zdecydowanie 100 razy lepszy niż oryginał. Jeszcze taka ciekawostka ogólnie, Episode Shadow miał mały problem na PC podczas premiery, że były wersje niedokończone muzyk dane do gry, więc na przykład były takie problemy, że ten główny team, że no świata w Episode Shadow to była po prostu muzyka z Shadow the Hedgehog, nie było nic tu zmienionego. No i wszystkie inne były takie niedokończone, na przykład tutaj, Virtual Reality, początek miał dosłownie wzięty z Supporting Me zamiast kompletnie nowa gitara. To taka ciekawostka, można je znaleźć na YouTubie, jest trochę ciężej je znaleźć, ale da się zrobić. Where? I'm back here. No. Is this an illusion? This is reality, Shadow. Your reality. I didn't expect to see you come back alive, but you must admit, it was a truly wonderful show, wasn't it? This power, before we've even tuned it, just as I thought, it is unrivaled. Not even Sonic will be able to stand against me now. Sonic? What are you plotting? What is this? Stop! Where do you think you're going, Infinite? Shadow? Shadow! Finally, the connection's back! What are you doing? Rouge? Forget it! Get away from there as soon as you can! There are explosions going off all over! The facility's about to collapse! Withdrawing now. What's the meaning of all this? Rouge, are you telling me the truth? What's the point of lying about it? Eggman got a bead on Sonic and mounted a massive assault. I mean, sure, A for effort, but it's nothing to worry about. We've got the advantage now. Sonic is there too, so I don't think it's a big enough deal for you to head out. Not even Sonic will be able to stand against me now. I can't imagine the Doctor would do something like that without... Shadow! This is not good! Hurry! Get over there! What is it, Rouge? What happened? Is everyone okay? We are, thanks to you. Cutting it kind of close though, pal. Yeah, that's pretty much how I roll. Okay, let's finish this, Eggman. It will be your finish, Sonic. Behold the power of my ultimate masterpiece! Shadow, it's you? Zavok! Metal! Chaos! Huh? Whoa! This guy is faster than Sonic! Whoa!
something else. Gotta scan him and figure this out. What are you? How are you doing? Go! Nice. Tails? I need to know what's going on with this guy. I'm trying, Sonic, but these readings are all messed up. They don't make any sense. Go! 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 Running out of time here, Tails! Go! Go! A więc to, moi drodzy, był epizod Shadow. Jest... no, był dosyć krótki. Aż tak dużo się nie dowiedzieliśmy tak naprawdę, ale... no, to by było tyle, no. Z tego ostatniego odcinka, więc... póki, nie wiem, nie dodadzą jakiegoś story kolejnego epizodu, to... to jest tyle. Sonic Forces. Już... na 100 Pro. Skończyliśmy to. No i co, no dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa. Chaos Control!